Hej kochani, odzywam się do Was, bo właśnie dostałam paczkę z H&M, więc chciałam ją z Wami otworzyć po prostu. Więc będzie open box, a to nie box. Będzie unboxing, można tak powiedzieć? Można powiedzieć. Więc mały haul. Z H&M. Kupiłam trochę bluzek, bo po prostu potrzebowałam ich, żeby nosić tak na co dzień, jak po prostu mam gdzieś wychodzić bardzo szybko. I oglądałam niedawno haul Mierzymy od Shush, która właśnie też potrzebowała bluzek i takich różnych rzeczy właśnie, żeby na co dzień nosić, jak gdzieś wychodzi po prostu na... coś, że coś musi załatwić i musi właśnie wychodzić bardzo szybko i coś na sobie zakładać. Ale ja tak naprawdę takiego typu bluzek noszę codziennie nawet do pracy, bo jakoś nie zawsze mam humoru do jakichś wzorów. I jak najbardziej lubię po prostu takie bluzki w jednym kolorze albo w jakimś bardzo... łatwy, można powiedzieć, wzór, który po prostu pasuje prawie do wszystkiego. Więc kupiłam, jak widzieliście, cztery bluzki z H&M, z kolekcji basicowej. Ja Wam tutaj teraz pokażę tą czarną. One są właśnie na, w kształcie V tutaj z przodu. Bardzo, bardzo lekkie. One kosztują chyba 9 euro. 9,99, coś takiego. Bardzo mało. I one są z... zaraz Wam powiem, z jakiego materiału. Gdzie jest to napisane? One są z rejonu robione. 100% rejon robione. One są teraz trochę podgniecone, ale po prostu muszę ich umyć i tak wysuszyć raz porządnie i po prostu kupiłam cztery. Jedna czarna, jedna taka no granatowa, można tak powiedzieć, to jest taki melanż i białą, bo jak zwykle mi brakuje białych t-shirtów. I tu kupiłam też właśnie taką żółtawą, która tak naprawdę była na przecenie i kupiłam, zapłaciłam za nią 6,90, czyli 7 euro po prostu, więc
udało mi się upolować właśnie dziwny kolor na przecenach. I do tego jeszcze kupiłam jedną taką bluzkę w paski. Jak widzieliście, dwie rzeczy w paski. Ja chyba widać, że lubię pasków. I właśnie to jest taki kształt kwadratowy, bardzo prosty kształt i ona będzie taka dla mnie akurat właśnie na wakacje, bo niedługo wyjeżdżam w końcu nad morzem, więc na pewno będzie to dobra bluzka, bo właśnie żeby zakładać tak po prostu nawet w samolocie, bo ona jest taka trochę cieplejsza niż tamte na przykład i ona była na przecenach, nie pamiętam dokładnie ile za nią zapłaciłam, zaraz wam powiem. Aha, nie ma napisane. No, nie pamiętam. Ona kosztowała około 5 euro, coś takiego. Więc super sprawa. I do tego na końcu, przed wysyłaniem zamówienia, to jeszcze wrzuciłam do koszyka tej bluzki. Ona jest z organicznego, z organicznej bawełny, czyli ona jest z tej kolekcji H&M. Conscious Collection, czyli 95% bawełny organicznej i ona jest właśnie taka, ma taki, o, taki krój, tutaj się nazywa, nie wiem jak się to nazywa w Polsce, ale tutaj się nazywa Bardot, bo Brigitte Bardot właśnie używała takiego typu bluzki i bardzo chciałam takiego typu bluzki kupić, czyli właśnie z takim dekoltem, ale nie chciałam wydać za dużo pieniędzy, bo wiedziałam, że nie będę ją nosić po prostu za dużo. No i chciałam po prostu spróbować zobaczyć, jak to ona będzie wyglądała właśnie w mojej garderobie. I ona jest taka biało łososiowa, nie czerwona. I właśnie mi się to bardzo podoba, że to jest taki styl marynarski, trochę francuski, bardzo łatwy do noszenia. I ona kosztowała też około 5 euro, więc na pewno się przyda jeszcze, bo lato tutaj mamy... Nie w pełni, ale jest jeszcze bardzo ciepło, więc tak, taka koszulka, ona była też biało-granatowa, jak zwykle taki zwykły marynarski styl, więc taka bluzka. I do tego jeszcze kupiłam akcesorii, tutaj kupiłam majtki, pierwszy raz kupuję majtki w H&M, więc nie będę wam je pokazywać, bo są one bardzo takie zwykłe majtki, czarne, takie hot pants tak naprawdę. I to jest paczka trzech majtek, więc zobaczymy, one kosztowały 12 euro, coś takiego. Jeszcze do tego... Do tego jeszcze kupiłam, o, tego nie otworzyłam. Takie szpinki, o, jedna jest zepsuta, no super. No nieźle. Takie szpinki, tylko że właśnie jedna jest zepsuta. Co ja teraz z tym zrobię? To za mało za tego zapłaciłam, żeby oddać. Więc wyrzucę i zostanę z jedną. Przepraszam. I właśnie to jest takiego typu spinacza. Ona będzie bardzo dobra właśnie, bo nie mam ta po prostu takiej. Jak stylizuję sobie włosy, to one mi się bardzo przydadzą, ale właśnie nie mam, więc musiałam kupić. I ostatnia rzecz, którą widzieliście, podwójna paczka z tym, co, o czym mówiłam w ostatnim haulu Mierzymy. Jak mówiłam właśnie o kombinezonie, który ma takie otwarcie z tyłu i nie wiedziałam za bardzo, co zakładać, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I w końcu kupiłam też w H&M
te bralet i zobaczymy, jak one się sprawdzą. O, tutaj właśnie jest paczka z dwoma z tymi bralet. One kosztowały 15 euro, jeżeli się nie mylę. Właśnie ta paczka ma czarno i białe, może z tej strony będzie lepiej widać. Czarno i białe, ale były też w innych kolorach. Ja po prostu chciałam takich bardzo normalnych. I tak naprawdę potrzebowałam czarnej i czarny był tylko właśnie w komplecie z tym białym, więc kupiłam te. I zobaczymy, jak się sprawdzą. Dam znać, jeżeli dobrze zrobiłam albo czy nie, bo po prostu spróbowałam szukać jak na razie w internecie, ile by mi kosztowało kupić cały materiał, żeby zrobić samemu bralet, jak pokazałam Wam we vlogu, i mniej więcej by tak samo wyszło jak właśnie kupienie ich, więc wolę najpierw spróbować tego załakładać normalnie, jak już mi się sprawdzi, to kupię większych właśnie takich kawałków materiału i będę robić tego dużo dla siebie i dla koleżanek, więc po prostu chcę najpierw sprawdzić, czy to się u mnie sprawdza w ogóle. Więc tak, spodziewajcie się kolejnego filmu właśnie taki jak ten, bo jeszcze zamówiłam coś z Azosa, ale jak na razie to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że zakupy Wam się spodobały i my się zobaczymy już w kolejnym filmie. Pa, pa!